Cześć moi drodzy, witajcie, zagrajmy w prawdopodobnie chyba w szóstym odcinku, zagrajmy w gierkę PotionCraft, ponieważ, zapomniałem wcisnąć kontynuuj, ponieważ tak moi drodzy, dzisiaj jesteśmy właśnie w 14 dniu, czyli zaczynamy drugi tydzień w tej grze, w szóstym odcinku, więc słuchajcie, zacznijmy może. Mamy szósty odcineczek z tej serii. Tam Wiedźmina już widzę. Zbierzmy na początku składniki z naszego zaczarowanego ogrodu. Ej, coś nowego zebrałem. Kaktus, cierniak. Okej. Dobra, wszystko zebrane, więc moi drodzy, lecimy. Pragnę posiąść miksturę, dzięki której będę silniejszy w boju. Chcę być jeszcze potężniejszy i szybszy. A czyli to jest mikstura z trzema różnymi efektami? Bo poczekajcie. Potężniejszy to... To jest chyba mikstura, słuchajcie, z trzema efektami, tak mi się wydaje. Więc... Musimy chyba to zrobić. Ale czekajcie. Dobra, nie chce mi się tego robić, więc niestety nie, chociaż na tym dużo stracę popularności. Witaj, alchemiku, niedługo wybieram się na polowanie na ducha. Ten konkretny nieumarły jest niewrażliwy na stal, ale na szczęście działa na niego magia. Przygotuj mi miksturę, która nasyci moje ostrze magiczną mocą, a dam ci grosza. Czy może to być mana? Czekajcie, mana. Kurde, to nie działa mana. Czego ty potrzebujesz? Zręczność? Nie. Libido? Nie. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Bo teraz są mega trudniejsze te opisy, ja po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie, Jarmilku, chcesz uzupełnić swój zapas ził? No, mam też do ciebie prośbę o przysługę, przydałaby mi się jedna z twoich mikstur. A pokaż swój towar. Jezu, jakie drogie. Ale nie, ja nic nie kupuję, bo tak jak pamiętacie ostatnio, ja zbieram na sól pustki. Słuchajcie, ja zbieram na sól pustki, więc tutaj nic mi... Nic. Dobra. Jak się masz, alchemiku? Nikt jeszcze nie rzucił na ciebie klątwy? Jestem dzisiaj dość zmęczona, nawet śmiech jest wyczerpujący. Rozumiesz, czary to niezła charówka, nie masz może przypadkiem miksturę, która przywraca manę? Akurat mam miksturę many i potargujmy się z nią. O temat magię. No dobra, sprzedaj. Potrzebuję mikstury, która nada mi takiej siły, że rozprawię się z kilkoma sterownikami naraz. Dobra, wystarczy te... Terrarię odnaleźć. Mam akurat 5, 3 chyba wystarczyły z tego co pamiętam. Więc słuchajcie, wałkujemy pierwszą i wsadzamy do garnka, do kociołka. Tu mamy drugą. I trzecia. Właśnie, potrzebuję jeszcze, słuchajcie, Nigredo zrobić. Bo tutaj, słuchajcie, właśnie w ty tutaj. Słuchajcie, będzie do zrobienia Nigredo, czynnik do stworzenia albedo i sól pustki, czyli musimy zdobyć te dwa składniki. Oraz słuchajcie, tutaj tutaj mamy zablokowane albedo i sól pustki. Dobra, ale tutaj właśnie musimy, słuchajcie, zrobić chyba klasę trzecią tych mikstur, czyli siła, trucizna, ta kamienna skóra, sen i spowolnienie. Okej, to może nam się przydać w przyszłości, ale na początku, słuchajcie, zamieszajmy, w sensie podgrzejmy miksturę siły. Proszę bardzo. No i targujmy się oczywiście, żeby więcej kasy, bo wiecie, sól pustki w tej grze kosztuje aż 3700, to nie będzie łatwo ją zebrać. Swędź mnie, no wiesz, no to co? Masz coś, by to złagodzić? Lubię, gdy mikstury mają prosty skład. Zapłacę więcej, jeśli użyjesz maksymalnie dwóch rodzajów składników. Leczenie. No to trzeba chyba... Leczenie czy co? Nie wiem właśnie. Czy to trzeba leczenie? A nie, a ona nie może się podrapać. Dobra, nieważne. Zróbmy to, słuchajcie. No nie, mam bardzo mało terrarii. Serio, muszę kupić od kogoś tą terrarię, bo ja po prostu z nią nie wyrabiam. Może to faktycznie ma być sama mikstura leczenia. No i mam nadzieję, że tak będzie. Chcesz? Dobra, mikstura leczenia jest spoko. Dobra, płacimy, słuchajcie, jej. A to, aha,
Aha, i to już koniec dnia, ale szybko nam poszło, słuchajcie. A ile się nagrywa teraz, pytanie? 5 minut, to w 5 minut obsłużyliśmy każdego klienta, dobra. A jakie mamy jeszcze zadania? Sprawdzę. Stwórz mi Gredo, stwórz mi, które z czterema różnymi efektami, osiągnij poziom 6 popularności, zdobyć księgę dużego doświadczenia na mapie alchemii. I stwórz mi, które z szału, nie mam pojęcia, gdzie może być ten szał. No ale dobra, słuchajcie, zobaczymy. Mamy już następny dzień. Zbierzmy od razu tutaj mikstury, w sensie składniki. Dobra, bo tutaj słuchajcie, dobra, zobaczmy klienta. Pozdrowienia, szmat czasu, alchemiku. Potrzeba ci coś kupić lub sprzedać? Nie. Chyba, że masz terrarię. Jest jedna terraria. Strasznie droga, trochę, ale dobra, targujmy się, aby po prostu mniej za to zapłacić. 28 płacimy, dobra. Tak tanio, dobra, zakończę rozmowę. Lećmy. Tu mam jeden punkt do wydania, ale to mi nic nie da. Alchemiku, potrzebuję trucizny. Po co mi ona? Nie musisz tego wiedzieć. No dobra. Tego składnika użyjmy. No ale słuchajcie, najpierw bym. Albo dobra, zróbmy to dla niej. No pięknie mamy to. Dobra, i targujmy się oczywiście o lepszą cenę, żeby to, co oddałem za terrarię, mi się może zwrócić. Dobra, niech będzie. Muszę zdobyć zaufanie przestępcy. Czy mogę go w jakiś sposób zakląć? Nie wiem, o jaką miksturę dokładnie chodzi. No ale tutaj, moi drodzy, to tak. Na pewno jeszcze terrarii bym chciał użyć na miksturę siły, ponieważ chciałbym miksturę siły trzeciej klasy. Aby się utworzyła, to tu naprawdę potrzeba zwinności do tych mikstur, moi drodzy. Dobra, jeszcze jedną. Bo tej terrarii naprawdę w tej grze jest już coraz mniej. Ja się boję, że ta terraria w końcu mi kiedyś, słuchajcie, zabraknie. Dobra, ale co teraz, żeby stworzyć taką miksturę? Wodokwiat by się przydał, tylko że to coś niżej jeszcze, żeby pójść na miksturę trzeciej klasy właśnie. Może to by mogło się przydać. Czekajcie, żeby tylko tego nie popsuć. Mamy drugą klasę. Jest trzecia! Mamy, słuchajcie, trzecią. Więc ukończamy miksturę. Siła! Mamy, słuchajcie, siłę. I gdzie trzeba było dać tą siłę? Tutaj, w ten zbiornik. Więc, słuchajcie, dajemy siłę. Mamy już siłę trzeciej klasy, generalnie. Więc, słuchajcie, musimy cisnąć dalej. Mamy co prawda tylko urok na trzeci, ale urok nie będzie nam tutaj do niczego potrzebny. Dobra. Nie wiem, o jaką miksturę chodzi. Ty, tu chodzi o manę? Mana co prawda jest tam. Spróbuję, słuchajcie, zdobyć manę. Bo nie wiem, o co temu gościowi totalnie chodzi. Dodamy sobie tego i jeszcze tego. Oh, może będzie mana przynajmniej na trójce. Nie wiem. Zobaczymy. Patrzcie. Jestem w stanie zrobić manę na trójkę. Mamy to. Pięknie. Ukończ miksturę. Dobra, mana. Ale nie, tu nie chodzi o manę. To nie wiem, o co ci gościowi chodzi. Gościu. Dobra, witaj ponownie. Jak tam żywot? Przynoszę dla ciebie świeże składniki. Zapewne coś wpadnie ci w oko. Znowu ty. No dobra, ale nie. No terrarie spoko, tylko że. Dobra, trzy spoko. Tylko że właśnie. Ja chyba na tym więcej tracę niż zarabiam. Dobra, 83 płacimy. A jakiej miksy? Albo nie, bo ona i tak nic mi nie zabierze, więc nie chcę. Bycie w gangu to dopiero gratka, ale ratowanie własnej skóry liczy się bardziej. Jeśli sprawy zaczną się układać nie po twojej myśli, lepiej dać nogę. Dobra, czyli chodzi tutaj o to,
w ucieczka. Mam dużo tych wiatrolotek, które mi się na pewno do tego przydadzą, ponieważ wiecie, ucieczka jest tam na górze i myślę, że 3 wiatrolotki mogą, słuchajcie, to uczynić. Jeszcze by się przydało trucizny 3 klasy zebrać, aby właśnie mieć ten Gredo też. Słuchajcie. Spróbuję zrobić, słuchajcie, to na 3 klasy, to nie powinno być aż takie trudne. No, była 3, no a teraz się stała na 1. Dobra, i tak mi szybkość nie będzie do niczego potrzebna. Proszę bardzo, oto mikstura szybkości. I targujmy się z tym gościem, słuchajcie. Właśnie, żeby wygrać tę grę, musimy zrobić wszystkie zadania, co nie będzie takie proste. Proszę. Jeszcze targowanie zaraz. Ja tylko miałem 2 nieudane targowania podczas całej gry, moi drodzy. Dobra. Nie! Dobra, 70 płaci. Potrzebuję mikstury, by wysadzić studnie w innej wiosce. To będzie eksplozja. Ale naprawdę, żeby zdobyć eksplozję, no to powiem szczerze, że to nie będzie takie proste. Na początku musimy użyć kilka tych płomienników, czyli dawniej zwanych ogniozbąków. Ale potem to będzie trzeba mieć tyle tych składników, że masakra, ja się z tym wszystkim naprawdę nie wyrobię. Słuchajcie. Na serio. Dobra. Teraz tych wiatrolotek będą na pewno potrzebne. Kolejna wiatrolotka leci do kolekcji, słuchajcie, moi drodzy. Tutaj kolejna. Muszę w końcu zrobić jakieś zadania, ale zadania to ja chętnie zrobię, słuchajcie, pod koniec dnia. O nie, za dużo tego zrobiłem. No dobra, nie chcę zmarnować składnika. I coś, co idzie na dół, oprócz oczywiście terrarii. To jest śmieszne dosyć. No dobra, użyję tego, czy nie? Spróbuję tego użyć, słuchajcie. Dobra, i teraz lecę do eksplozji. Spróbuję tego użyć właśnie, moi drodzy, żeby po prostu, wiecie, było fajnie. Dobra. Więc mamy eksplozję, moi drodzy, mamy eksplozję. O, chociaż na 2 mamy. Dobra, proszę bardzo, oto mikstura eksplozji. Bardzo proszę, targujmy się o temat broń, więc tutaj no naprawdę będzie fajnie. Ładnie, pięknie, słuchajcie, mamy to. 137 złota, dobra. Planuję rabunek z moją szajką. Masz może mikstura, która doda nam siły? Mam. Znaczy jeszcze nie mam, ale mogę stworzyć oczywiście. Ale moi drodzy, spróbuję zrobić zadanie. Stwórz miksturę z 4 różnymi efektami. A czy na przykład miksturę z 2 efektami można to dodać? Można. Ale dobra, stwórz miksturę z 4 różnymi efektami i spróbuję tego dokonać poprzez właśnie użycie... tego, mój drodzy. Poprzez użycie jednej terrarii. Lecimy najpierw po te serce, tylko żeby tym razem o nim nie zapomnieć. Teraz używamy tych płomienników i lecimy, słuchajcie, szybko po truciznę. I w tym razie mamy 2 składniki, w sensie 2 mikstury, już gotowe. Teraz używamy tych płomienników, moi drodzy. W sensie wiatrolotek, Jezu, co ja gadam, używamy wiatrolotek. Idziemy teraz po ogień. Słuchajcie. Dobra, idziemy po ogień. I teraz mam plan, żeby pójść po... może po te słońce, myślę, że po te... słońce będzie... nie, albo nie. Po eksplozję raczej pójdę, słuchajcie. Pójdę po eksplozję, zmierzamy sobie, o tak. Teraz pójdziemy po eksplozję za pomocą tych wiatrolotek i będziemy mieli te mikstury. W sensie mikstury z 4 efektami. Dobra, myślę, że tak, słuchajcie, wystarczy. No i mieszamy w takim razie. Najpierw te serce.
O nie, ale jak stanę na obrotowe, to się obróci, zapomniałem. Dobra. Teraz czas na ogień. Właśnie mówiłem, że to się obróci. Ale dobra, i tak eksplozja będzie. Nie! Dobra, i tak będzie eksplozja. Więc mamy miksturę z 4, słuchajcie, efektami. No i zakończyliśmy zadanie, słuchajcie. Jeszcze nam zostały 3 zadania tak naprawdę do ukończenia. No w sensie 4. Nie wiem, o co chodzi z tym zdobyć księgę dużego doświadczenia na mapie alchemii. Czy to ma związek z tymi ulepszeniami? Mapa alchemii, promień widoczności. Nie wiem. A co dalej, targowanie się? Możesz targować się na wysokim poziomie trudności. No to ja chyba będę zbierał na te targowanie się. Myślę, że to będzie najlepszym pomysłem. Dobra, lecimy teraz, słuchajcie, z zatruciem. Chciałbym zrobić, słuchajcie, zatrucie. Generalnie. Aby może w przyszłym odcinku mieć Nigredo w końcu odblokowane. Mam nadzieję, że tak się też stanie. Więc uwaga, trucizna na poziomie trzecim, na klasie trzeciej musi być. Więc musimy to dobrze zaplanować, słuchajcie. Aby to faktycznie była klasa trzecia, może użyję tego, nie. Kurczę, co mogę użyć? Tego w sumie może użyć, to będzie włochaty banan. I on faktycznie daje kształt banana. Wrzućmy go. Teraz troszeczkę tam dajmy. Nie, on mi nic tak naprawdę nie da. Prawdopodobnie jeszcze tego płomiennika muszę użyć. Jest trójeczka, słuchajcie, mamy trójeczkę. Ukończ miksturę zatrucie. Co to jest za składnik? Piórochwiat, aha. Mamy, słuchajcie, zatrucie. I gdzie dać zatrucie? A, i faktycznie, teraz się ptaszek pokazał, dobra. Mamy zatrucie, mój drodzy, musimy zatrucie dać tutaj. Więc spoko, zatrucie mamy. Kamienna skóra teraz. Mamy sen, chociaż jak włożymy tu sen, to zobaczcie, jest krzyżyk. Bo to jest sen na klasie pierwszej, my musimy zrobić klasę trzecią wszystkich mikstur. Więc, mój drodzy, tutaj mamy kamienną skórę. Tu sen, a tu spowolnienie. Zobaczymy, ile się czasu to nagrywa. 17 minut, więc jeszcze mamy dużo czasu. No ale dobra, zamknijmy to i słuchajcie, zobaczmy. Doda nam siły. Tak. Tylko że problem w tym, że mam, słuchajcie, zaledwie dwa terrarie. Spróbuję ich użyć. Tych dwóch terrarii, moi drodzy. Tylko że potrzebuję jeszcze trzeciej, aby mieć siłę. I tu jest problem taki, że nie wiem kompletnie, co teraz zrobić. Czy jest jakaś mikstura, która jeszcze idzie w dół? No dobra, niech użyję tego włochatego banana. Niech będzie. Albo spróbuję teraz zrobić kamienną skórę na poziom trudności trzeci może. Słuchajcie. Albo dobra, siłę, niech będzie siła. Użyję tej siły. No, dobra. Zajęczyło na szczęście. Ukończ miksturę. Proszę bardzo, oto mikstura siły. Targujmy się. O lepszą cenę oczywiście. Musimy się zawsze targować. Nie zapominajmy o tym. Mamy to. Twój sklep zyskuje na popularności. Mam 5 poziom. W końcu. Jeszcze 6 muszę zdobyć. Dobra. Dobra, spróbujmy, słuchajcie, zrobić kolejny dzień. Ostatni w tym odcinku, 16. 16 dzień mamy. No i teraz zbierzmy wszystkie moje składniki. Mamy 9 terrarii. Musimy teraz to dobrze rozpracować. Ja bym to zrobił tak, że teraz, słuchajcie, ja bym zrobił tak, że właśnie kamienną skórę bym jako pierwszą, słuchajcie, zrobił. Albo w sumie spowolnienie, bo spowolnienie jest najdalej z tych mikstur. Więc może to dobry pomysł, żeby spowolnienie zrobić. Nie wiem.
Dobra, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Tylko, że jeszcze coś w dół muszę dać. Dobra, niech będzie to coś. Dobra, spróbujmy tak to dać. Słuchajcie, ja na początku pójdę do tego spowolnienia właśnie może. Teraz muszę kolejną terrarię użyć oczywiście. Może zróbmy to tak. Dajmy może jeszcze jedną terrarię. Bez zmieszania już. O! Gdybym to dodał, to miałbym już, słuchajcie, no... Już bym miał kamienną skórę. Może faktycznie zrobię tą kamienną skórę, więc dobra, kamienna skóra jest okej. Okay, więc słuchajcie, miefajmy. Bądźmy blisko Nigredo. Nie wiem, czy coś jeszcze potrzeba do tego Nigredo, czy nie. Zobaczymy, co się stanie na końcu, gdy już te wszystkie mikstury będą gotowe. Dobra, uwaga. O nie, coś jeszcze... Dobra, dajmy może płomiennika. Mamy trójkę. W takim razie mieszajmy, słuchajcie. Mamy trójkę. I gdzie to dać? Kamienną skórę tutaj, do tego miejsca, więc dajemy. To jest ta z trójką. Ona faktycznie, bo jest większa, dobra. Nie wiedziałem, że to faktycznie będzie większe. A co na przykład, jak to dodamy tutaj? Nie no, to nic nie wyjdzie, musimy to dać tutaj. Jeszcze dwie mikstury, słuchajcie. Sen, co będzie najprostsze, i spowolnienie, z czym mogę mieć duży problem. Więc zobaczymy. Może dajmy tu terrarię faktycznie. Zrobimy teraz sobie spowolnienie. Albo... Czekajcie, to będzie tutaj, będzie. Dobra, czekajmy na klientów. Witaj, potrzebujesz zaczarowanego papieru? Co tu jest? Podstawowe ulepszenie maszyny alchemicznej. Kurde, jakie drogie. Za 3400 jest receptura na sól pustki. Dobra. Okej. Okay. Będziemy zbierać. Na razie nic nie potrzebuję. Dziękuję bardzo. Witaj, alchemiku. Interes się kręci. Słyszałem, że w okolicy ktoś widział... Rzadki okaz ryby wychodzi w nocy i zjada tylko świetliki. Nadążasz? Poproszę o świecącą miksturę, z której tworzę specjalną przynętę dla ryby i ją złapię. I to będzie mikstura światła na pewno, więc słuchajcie, tutaj... Ja zostawię tą kulkę może tu. Słuchajcie, zrobimy sobie miksturę światła, bo tu na pewno chodzi o światło. Więc zrobimy, słuchajcie, światło. Mam dużo, dosyć dużo mam tych składników, więc na pewno z tym nie będzie dosyć wielkiego problemu. Dobra, jeszcze jedno, tak. Ale co w dół? Co idzie w dół? Muszę to sprawdzić. Wszystko w górę. Może te miksury będą szły w dół. Tak, bo chyba to jest ustawione tak, że co idzie w dół. Nie, chyba tak, na takiej zasadzie działa. O, to jest idealne, słuchajcie, to jest idealny składnik. Mam nadzieję, że tu mnie te kości nie zabiją ogólnie. Sprawdzę to, żeby nie marnować innych składników. Jakby to mnie zabiło na wszelki wypadek. Dobra, lekko dotknąłem, ale na szczęście nie zabiło. Więc myślę, że teraz co idzie w górę tak... Uuu, idealne. Słuchajcie, to jest mega idealne. Więc... No co? Robimy to, słuchajcie. A spróbujmy na trzeci poziom zrobić. Ogólnie jestem ciekawy, czy takie coś by się udało na trzeci poziom. Dobra, mamy trójkę w ogóle. Okej. Oj, dostałem za to punkt talentów. Mamy już dwa. Możemy kupić handel. No ale nic, nie będę na razie kupował. Dobra, targujmy się, ale to dużo będzie. To dużo mi da za to. Dziękuję bardzo. 268, no dzięki. Alchemiku, potrzebuję leczniczej mikstury. Wczoraj ścigałem złodzieja. Kiedy próbowałem go złapać, dźgnął mnie sztyletem w biodro. Rana nie jest śmiertelna, lecz trochę utykam. Muszę szybko wyzdrowieć i wrócić do obrony miasteczka. Dobra, ale słuchajcie. Najpierw. To ja bym chciał zrobić, słuchajcie, miksturę spowolnienia na trzeciej klasie.
Więc zróbmy to, dodajmy to do garnka, słuchajcie, nasze oczywiście terrarie, wszystkie. Proszę bardzo, możemy już zamieszać na wszelki wypadek oczywiście. Więc zamieszajmy. No i dobra, no i teraz, słuchajcie, zrobimy tak, to, czyli ten płomiennik, ogniodzwonek damy tutaj, boom, pięknie, teraz dodajmy terrarię, to była moja ostatnia terraria niestety, już nie mam żadnej, ale możemy użyć tego, żywoliścia, bo żywoliść jest bardzo dobry na to. Mój drodzy, dajemy. Teraz możemy to w sumie już zmieszać, tak naprawdę. Więc zamieszajmy to. O, to jest mega dobre. To, słuchajcie, jest mega dobre. Tylko, że tego był ostatni składnik. No, ale dobra, dajmy to. Tego nigdy nie, w ogóle nie używałem. Dodajmy teraz tą wiatrolotkę. Tym razem bez mieszania. No i dodajmy coś takiego. Czekajcie, dobra, ja już to zmieszam sobie i dodajmy coś takiego. Kurczę. Coś totalnie przez środek tego. Ja chyba nic takiego nie mam. To są mikstury, które idą. Dobra. Może dodajmy to, no trudno. Chociaż to może się udać, bo mogę sobie popychać tą chochlą, zobaczcie. To nie będzie łatwe wyzwanie. Mamy trójkę, więc mieszamy. Ukończamy miksturę spowolnienia. I gdzie te spowolnienie trzeba dać? Tu na samym dole, słuchajcie. Tu na samym dole. Pięknie, została mi tylko ostatnia mikstura. Nie wiem, czy wymagane jest sól pustki. Jak tak, to ja będę na nią po prostu zbierać. Mój drodzy. I jeszcze został nam sen. Dobra. Ale tutaj jeszcze leczniczej mikstury chce gość. Dobra, ale najpierw pójdę, słuchajcie, po sen, aby mieć już to z głowy. I może Nigredo powstanie. Możliwe. Słuchajcie, że Nigredo już będzie. Tego nie mogę wam obiecać, tego nie wiem. Dobra, użyjmy jeszcze jednego. I teraz coś, co idzie w dół, bo nie mam niestety już terrarii, więc... Coś idzie w dół, te mikstury idą w dół. Kurczę. Dobra, użyjmy czegoś takiego. No, to idzie idealnie przez środek. Co to za składnik? Dobrowoc. Czyli dobry owoc. Dobra, mieszajmy w takim bądź razie, mój drodzy, teraz to. Zmieszajmy, aby był ten sen. Zobaczymy. Czy w końcu uda nam się dzisiaj stworzyć Nigredo. O, tu jakaś ściana z kości jest. Dobra. Nie wiem, czy to koniec mapy. Pewno nie. O, muszę mieć tą trójkę. Dobra, jest! Klasa trzecia, nice! Dobra, ukończamy miksturę w takim razie. I uwaga, sen dodajemy tutaj. I można już za to pociągnąć prawdopodobnie, więc ciągnę. Uwaga! Jest! Nigredo! Całkowity rozkład i mrok. Tak jak z ciemności rodzi się nadzieja na światło, tak ta substancja ma potencjał, aby ujawnić kamień filozoficzny. Podczas pracy nad stworzeniem Nigredo udało ci się pojąć, jak działa maszyna alchemiczna. Nowa wiedza pomogła ci przywrócić jedną z uszkodzonych receptur, a teraz posiadasz recepturę na Albedo. Ukończ. Dobra, już się boję tego Albedo. Co to będzie? Uwaga. Ojoj. Oho, co to jest? Tu potrzeba ulepszenia do tej maszyny alchemicznej.
Więc chyba ja będę zbierał na nie, a one kosztują aż 5100, więc ja nie wiem, czy się z tym wyrobię, ale mamy albedo. Co to jest w ogóle? Ja nie mam pytań, słuchajcie. Tu jakaś niewidzialność jeszcze jest. Dobra, to będzie coraz trudniejsze, już to widzę. Ciekawe, jak będzie ten kamień filozoficzny, nie? Ale Nigredo mamy ukończone. Moi drodzy, sprawdzę, ile się nagrywa. Dokończymy ten dzień i kończymy odcinek, bo pół godziny to za dużo. On chce leczniczą miksturę. Dobra, najbardziej mi właśnie cieszy to albedo. Nie mamy terrarii, to co w zamian możemy za to uczynić? Może takie coś by się przydało? Teraz tak, dobra, trochę na dziwny sposób to zrobiłem. Mam nadzieję, że dosięgnę tej leczniczej mikstury w sumie. Powinienem dosięgnąć. Ale nie wiem. No i nie dosięgnę oczywiście. Dobra, to jeszcze jedno to tam. Ale w końcu to mamy. Tyle czasu. Dobra. Proszę bardzo, lecznicza mikstura. Tak, ona jest warta najmniej. No ale dobra. O temat broń. W takim razie się targujemy. Bum, bum, bum. Dobra. O nie, gość z grzybami. Witaj, nie zgadniesz, co mam w koszyku. Jasne, że grzyby. Na razie nic nie potrzebuję. No Jezu, ile jeszcze tych klientów. Muszę zamrozić kogoś, znaczy się coś. Masz wywar, który mi w tym pomoże? Mogę stworzyć oczywiście. I będzie to oczywiście mróz, mój drodzy. Mikstura mrozu. Ja muszę dostawić też punkty właśnie popularności. I jeszcze stworzyć miksturę z szał, a ja nie mam pojęcia, gdzie jest ten, gdzie się kryje ten szał. Dobra, mamy miksturę zamrażania mrozu. Uwaga. W takim razie się targujemy teraz. Dobra, sprzedaj. Witaj, wciąż potrzebuję twojej pomocy. Miejscowy karczmarz poprosił mnie o wymyślenie specjalnego piwa dla szczególnie awanturujących się gości. Za dużo piją i zaczepiają innych klientów. Karczmarz chce dać im jakiś napój uspokajający na koszt gospody. Jakieś propozycje? Miejscowy karczmarz specjalnego piwa. A ja nie wiem, ja nie wiem. Straciłem dwa, a tylko się jeden dostał. A jeszcze bardzo dużo mi tego brakuje, bo mam popularności poziom 5. Zobaczcie, 3 na 30 punktów dopiero. Potrzebuję miksturę, która pomoże mi wywołać walkę. Czy masz coś, co się do tego przyda? Bo ja wiem, może mikstura siły. Tylko, że nie mam. Przepraszam, nie mogę. Kurde, jeden punkt. Dobra. Słuchajcie, ja w takim razie zakończam ten dzień. Bo tutaj już nic więcej nie uda mi się zrobić. Więc jeśli po prostu odcinek wam się podobał z tej gry i chcecie więcej Potioncraft na moim kanale, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na moim kanale. No i co? 17 dzień przed nami. Mamy, słuchajcie, co prawda 2 punkty talentów, ale ich na razie nie wydaję. Zbieram na te targowanie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.